Nie ma to jak spacer po planecie Ziemia. To piękne miejsce. Ale nie ciesz się za szybko, bo pewnego dnia może przestać istnieć. I to na zawsze. Oto opowieść o wszechświecie, w którym żyjemy. I zagrożenia, które z tego wynikają. Polecimy wraz z kometami i asteroidami, które zagrażają życiu na naszej planecie. Tu, na Ziemi, zrekonstruujemy wędrówkę naszego Słońca wokół galaktyki i ujrzymy katastrofy, które mogą przynieść zgubę nam wszystkim. Naszej planecie grozi niebezpieczeństwo. A naszą misją jest pozostać przy życiu. Kosmos. Walka o życie. Jeśli lubisz hazard, to mieszkasz na dobrej planecie, bo żyjąc tu wszyscy ryzykujemy. A nasze szanse są niewielkie. Czujesz się szczęściarzem? Powinieneś. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale wszyscy wygrywamy. My, ludzie, mamy niesamowite szczęście, że wciąż tu jesteśmy, bo wszechświat ciągle próbuje nas zlikwidować. Próbuje. Ale bez powodzenia. Przetrwaliśmy każdą katastrofę, jaką wszechświat nam zgotował. Na razie. Ale nasze szczęście nie będzie trwało wiecznie. Kiedy się wyczerpie, nasza planeta i nasz cały gatunek przestanie istnieć. Chyba że potrafimy coś na to zaradzić. Czy rzeczywiście Ziemia jest w niebezpieczeństwie? Cóż mogłoby zagrozić planecie o średnicy 13 tysięcy kilometrów i populacji 6 miliardów ludzi? Aby zrozumieć zagrożenie, trzeba je zobaczyć na własne oczy. Pokażę wam naszą planetę tak, jak wyglądała na początku. Tak to się wszystko zaczęło. Mamy szczęście, że w ogóle mamy gdzie mieszkać, bo niewiele brakowało, by Ziemia została zniszczona, zanim jeszcze pojawiło się na niej życie. Oto planeta Ziemia miliardy lat temu, w początkach swojego istnienia. Jak widać, jest celem ataku. To są asteroidy, skalne pozostałości po innych planetach. Niektóre były olbrzymie. Jedna z nich miała kurs kolidujący z Ziemią. Ta kolizja niemal rozbiła naszą planetę na części. Uderzyła w nas kula płynnej skały wielkości Marsa, pędząca z zawrotną prędkością. Uderzenie spowodowało oderwanie od Ziemi sporej jej części. Mimo to jednak przetrwała. Ale co przyniesie przyszłość? Mniejsze odłamki skalne po dziś dzień latają po Układzie Słonecznym.
Nazywamy je asteroidami i właśnie one mogą przynieść ludzkości zagładę. Asteroidy mają różne rozmiary, od kamyka do potężnej góry, a nawet większe, i są niebezpieczne. Latają z ogromną prędkością. Żeby przekonać się, jaką potrafią wyrządzić szkodę, wystarczy polecieć na Księżyc. 3, 2, 1, 0. Wszystkie silniki pracują. Gatunek, który urodził się i przeżył całe swoje życie na Ziemi, teraz rozpoczyna podróż po Układzie Słonecznym. Cóż mogę powiedzieć? Jak opisać słowami taki widok? Obniżamy lot. W roku 1969 człowiek po raz pierwszy postawił stopę na powierzchni innego świata. Na Księżycu. Tu baza Tranquility, orzeł wylądował. Zrozumiałem. I cóż to był za świat? Bez powietrza, jałowy, złowrogi. I noszący znamiona przerażającego zagrożenia. Księżyc jest usiany kraterami niczym bliznami po niezliczonych kolizjach z asteroidami. Księżyc jest bombardowany. Ale po drodze na Księżyc jest przecież pewna planeta, którą nazywamy domem. Dlaczego więc my nie doświadczamy podobnego bombardowania? I na to jest prosta odpowiedź. Otóż doświadczamy. Ten krater powstał w ciągu kilku sekund około 49 tysięcy lat temu. Ma prawie 1200 metrów średnicy i niemal 200 metrów głębokości. Obiekt, który go wytworzył, był asteroidą o średnicy około 40 metrów, która uderzyła w Ziemię z prędkością około 25 km na sekundę, z mocą równą wybuchowi bomby wodorowej o sile 15 megaton. To jest krater meteorytowy w Arizonie. Geolog Jeff Wynn uważa, że to, co się tutaj wydarzyło, może się powtórzyć. I to wkrótce. Lokalny efekt uderzenia musiał być straszliwy. Wszystko w bezpośredniej bliskości krateru zostało unicestwione. Jeżeli w odległości kilku kilometrów przebywały jakieś zwierzęta, prawdopodobnie zabiła je fala uderzeniowa. W bardziej odległych rejonach zniszczenia siał podmuch o różnym natężeniu, w zależności od czynników geograficznych. To tylko parę przykładów na to, co może spowodować kolizja z asteroidą. Geologowie znajdują coraz więcej miejsc, gdzie asteroidy spadały na Ziemię. Kratery dość łatwo znaleźć. Skutki innych kolizji zaobserwować jest trudniej. Ale dostrzegliśmy je. Zostały sfotografowane z kosmosu. Oto pozostałości gigantycznych kolizji. Niektóre są ogromne, mają 20-30 km średnicy. Ziemia jest bombardowana przez cały czas. Syberia, rok 1908. Cały ten las został zniszczony. Rok 1933, upadek asteroidy w Arabii Saudyjskiej. Oto co zarejestrowała kamera w Kanadzie w roku 1972. Było blisko, ale na szczęście poleciała dalej w przestrzeń. Jeśli uderzyłaby w Ziemię, nastąpiłaby eksplozja większa niż eksplozja bomby atomowej. Zdumiewające, że podczas tych zdarzeń zupełnie nikt nie zginął.
Ale nawet jeśli asteroida nie uderzy w nas, może wyrządzić jeszcze większą szkodę. Może uderzyć w morze. A jeśli duża asteroida wpadnie do oceanu, mogłaby spowodować śmiercionośną falę, która zmiecie z powierzchni Ziemi całe miasta. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że coś takiego może przysporzyć ludzkiej cywilizacji duże kłopoty w przeciągu tego lub następnego wieku. Nie jest to miła myśl, ale zagrożenie jest realne. Całe miasta mogą zostać zniszczone przez kosmiczną siłę. Czy będzie to twoje miasto, czy też nie, jest kwestią szczęścia. Ale nawet jeśli uważasz się za szczęściarza, pomyśl jeszcze o tym. To, które miasto ulegnie zagładzie, może nie mieć znaczenia. W przestrzeni są rzeczy, które mogą unicestwić wszelkie życie na planecie. We wszechświecie są niebezpieczeństwa, przy których asteroidy wydają się być zupełnie bez znaczenia. Nasze teleskopy uchwyciły obrazy kolosalnych katastrof. Ta fotografia pokazuje gwiazdę stukrotnie większą niż nasze Słońce, wyrzucającą w kosmos rozżarzony gaz. A oto czarna dziura, wypluwająca strumień supergorącej materii z szybkością bliską prędkości światła. Gdyby coś takiego wydarzyło się blisko nas, nie mielibyśmy prawie żadnych szans na przeżycie. Wygląda więc na to, że fortuna nam sprzyja. Przynajmniej na razie. Ale jak długo jeszcze? Profesor Mike Rampino uważa, że szanse długoterminowej egzystencji życia na Ziemi są minimalne. Szczęście najpewniej odgrywa wielką rolę w utrzymywaniu życia na Ziemi. Trzeba zdać sobie sprawę, że galaktyka to bardzo niespokojne miejsce i jeśli szczęście nas opuści, to złożone życie na Ziemi dobiegnie kresu. Oto nasz problem. Mimo, że tego nie zauważamy, planeta Ziemia jest w ciągłym ruchu. Każdego dnia, kiedy załatwiamy swoje sprawy, nasz świat przemierza galaktykę z prędkością 230 km na sekundę. A duża prędkość oznacza duże ryzyko. Czasem się wygra, a czasem przegra. Nie zdajemy sobie sprawy, że to jazda naszego życia. Wyobraź sobie orbitę Ziemi jako kosmiczny roller coaster. Poruszając się po orbicie, przemierzamy chmury gazów. Możemy zbliżać się do czarnych dziur. Możemy zbliżać się do gwiazd. A także do eksplozji supernowych. Każde z tych zjawisk może spowodować katastrofę na Ziemi. Brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Życie na Ziemi przynajmniej 20 razy wisiało już na włosku. I powiem więcej, to wcale nie koniec. Pamiętajcie, jaki los spotkał dinozaury. Latanie po kosmosie to niebezpieczny interes.
Nie chodzi tylko o sam ruch, ale też dokąd zmierzamy. Planeta Ziemia regularnie przelatuje przez niebezpieczne rejony galaktyki. Gdybyśmy mogli przyspieszyć czas i obserwować ruch Ziemi wokół galaktyki, wyglądałoby to jak bardzo szybka karuzela. Słońce i planety poruszające się w górę i w dół, jednocześnie szybko przesuwając się wokół galaktyki. Pełny obrót wokół galaktyki następuje raz na 250 milionów lat, ale regularnie, co 30 milionów lat, przelatujemy przez jej najgęstszy obszar. I to jest strefa zagrożenia. Raz na 30 milionów lat nasza planeta podróżuje przez obszar gęsto usiany gwiazdami. I jednocześnie raz na 30 milionów lat życie na Ziemi jest bliskie zagłady. Zbieg okoliczności? Oto nasza galaktyka. Ogromny płaski placek składający się z 400 tysięcy milionów wirujących gwiazd. Najjaśniejsze rejony to te, gdzie gwiazdy są położone najbliżej siebie. To są niebezpieczne miejsca. A ta gwiazda to nasze Słońce. W tej chwili jest akurat tam. Jest jednym z punkcików tworzących naszą galaktykę. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób się porusza. Nie przesuwa się jedynie wokół galaktyki, ale również w górę i w dół. A tam, gdzie Słońce, jest też Ziemia. A więc regularnie, jak w zegarku, zanurzamy się w strefę niebezpieczeństwa i za każdym razem nasze szanse przeżycia maleją. Oto jak to działa. To jest nasze Słońce, a każdy z tych punktów to inna gwiazda. Kiedy Słońce podnosi się i opada wewnątrz galaktyki, mijamy milion gwiazd. A gdzie gwiazd jest najwięcej, ryzyko również jest największe. Powodem, dla którego inne gwiazdy są dla nas niebezpieczne, jest wpływ ich sił grawitacji na nasz Układ Słoneczny. Oddalając się od Ziemi i innych planet naszego Układu, w końcu natrafimy na to. Bryły lodu, całe ich biliony w olbrzymiej chmurze. Jeżeli jakaś gwiazda podejdzie zbyt blisko, jej siła grawitacji zaburzy równowagę chmury i może wystrzelić bryłę lodu w kierunku Słońca. Bryły o średnicy ponad 10 km, poruszającą się z prędkością 40 km na sekundę, wyrzuconą w trwający milion lat lot ku centrum Układu Słonecznego. My znamy te ogromne kule śniegowe pod inną nazwą. Oto kometa. Nurkuje w kierunku Słońca, gdzie rozgrzewa się i wytwarza chmurę gazów i pyłów. Ta ogromna chmura ciągnie się za nią niczym ogon. Ale ta kometa nie uderzy w Słońce. Okrąży je i poleci dalej. Dryfuje w kierunku Merkurego, a jego grawitacja ponownie zmieni kierunek lotu komety. W końcu ominie Księżyc i obierze kurs kolidujący z Ziemią.
Taki los spotkał dinozaury 65 milionów lat temu. A ile nam pozostało czasu? Jak dotąd mieliśmy szczęście. Patrząc na historię życia na Ziemi, średni okres trwania gatunku wynosi zaledwie kilka milionów lat. Ale ludzie są na Ziemi właściwie od kilku milionów lat. Nie wróży to dobrze na przyszłość naszemu gatunkowi na Ziemi. Ostatni raz wyszliśmy ze strefy zagrożenia milion lat temu, ale to nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. Milion lat zabiera bowiem komecie podróż do naszego Układu Słonecznego. W lipcu 1994 roku jedna z nich rozbiła się na Jowiszu, ściągnięta przez jego olbrzymią grawitację. Te nieostre zdjęcia ukazują ogromną eksplozję. Objęła ona obszar większy niż cała nasza planeta. Gdyby Jowisz nie przechwycił tej komety i uderzyłaby w Ziemię, byłby to nasz koniec. Mówiłem, że mamy szczęście. I nie tylko dlatego, że Jowisz uratował nas 6 lat temu. Ratował nas już tysiące razy. Robi to od początku istnienia Układu Słonecznego. Bez Jowisza życie na Ziemi w ogóle by nie zaistniało. Pamiętacie te wszystkie asteroidy we wczesnym okresie Układu Słonecznego? Było ich wtedy tak wiele, że życie nie miało szans nawet się rozpocząć. To się zmieniło, gdy powstał Jowisz. Jego potężna grawitacja przyciągała wszystko, co było w pobliżu. Oglądacie to w przyspieszeniu milionów lat na sekundę. Jowisz umożliwił powstanie życia na Ziemi. Ściągnął na siebie bombardowanie asteroid i osłonił tym samym naszą planetę. Do dziś przechwytuje asteroidy, ale na nasze nieszczęście ich liczba jest nieskończona. Prędzej czy później nasze szczęście skończy się, tak jak u dinozaurów. Jowisz wszystkich nie wyłapia, wystarczy tylko jedna. Na przykład ta. Pytanie brzmi, czy możemy coś z tym zrobić? Chyba mamy problem. Ta asteroida jest ogromna. Ma średnicę 50 km. 100 miliardów ton skał, pyłu i odłamków leci z prędkością 40 km na sekundę. Prosto na Ziemię. I co możemy z tym zrobić? Amerykańska armia jest w stanie pogotowia. Człowiek, który obsługuje ziemski system wykrywania asteroid, to sierżant Rob Medrano. Komety i asteroidy są obecnie największym zagrożeniem płynącym z kosmosu.
Regularnie uderzają w Ziemię, ale najczęściej są bardzo niewielkie. Zwracamy uwagę na obiekty, które są w stanie przebić się przez atmosferę, zachowując dość duży rozmiar. Takich obiektów obserwujemy mniej więcej 4 na miesiąc. Asteroida minęła już Marsa. Znajduje się tylko 45 dni drogi od Ziemi. Nasz czas kończy się. Samo wykrycie zagrożenia nie zmieni sytuacji. Chodzi o to, by coś zaradzić. Jest kilka wyjść. Jednym z nich jest wysłanie rakiety z pociskiem nuklearnym, by rozbić obiekt na kawałki. Innym rozwiązaniem może być umieszczenie silników rakietowych na obiekcie i wymuszenie zmiany kursu. Wszystko to zależy od tego, czy będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, by zaplanować i wykonać akcję, która pozwoli uniknąć katastrofy. Istnieją dwie możliwości, by ludzkość przetrwała w dalekiej przyszłości. Pierwszą z nich jest stworzenie jakiegoś systemu obrony planetarnej, a drugą – ubezpieczenie, przeniesienie się z tej planety na inne. W przypadku katastrofy jednej z nich, zagładzie uległaby tylko część ludzkości. Taki scenariusz wciąż istnieje, upadek asteroidy na Ziemię, który dosłownie unicestwi życie, jakie znamy. Dzisiaj jedyne, co możemy zrobić, to dokładnie określić, gdzie asteroida uderzy w Ziemię. Tylko tyle możemy. Na razie udało nam się przetrwać. Ale co w przyszłości? Aby się zabezpieczyć, musimy działać już teraz. Któregoś dnia szczęście odwróci się od nas. To tylko kwestia czasu. Musimy stworzyć technologię, która nas obroni. Bo jeśli nie, to pewnego dnia... Pewnego dnia ludzkość może przestać istnieć. Udźwiękowienie wersji polskiej Studio Voiceland. Tekst Krzysztof Nogieć. Czytał Tomasz Orlicz.